Witam serdecznie w dzisiejszym materiale, kolejnym z serii, yy, w sumie yy, podsumowującej sytuację rynkową z, w, z tego roku i ostatnich miesięcy. Co jest istotne? Istotne jest to, że wszystkie powszechnie znane informacje, które są wielokrotnie powtarzane przez analityków, sugerują, że będziemy mieli recesję. Już wiele danych gospodarczych zostało pokazanych. Niektóre pozytywne, niektóre negatywne, ale to jest otoczenie zerowego lub niskiego wzrostu gospodarczego dla większości bloków ekonomicznych. Więc yy, zaraz przejdziemy przez dane tak zwane dane miękkie, a potem przejdziemy do danych twardych. Pierwsze dane miękkie, które należy, na które należy zwrócić uwagę, to są PMI. Dane PMI, czyli ankiety przeprowadzone wśród Menadżerów, ale nie tylko. Mamy różne miary też PMI, odpowiedniki PMI. No i najważniejsze zawsze jest zwrócenie uwagi na Stany Zjednoczone. Dlaczego? Dlatego, bo z punktu widzenia globalnej gospodarki ta gospodarka ma największe znaczenie. Ktoś mówi o Chinach, nie ma pojęcia o czym mówi. Prawda jest taka, że firmy amerykańskie, ich kapitalizacja, ich wielkość, no steruje globalną gospodarką. Można opowiadać bajki o, o Chinach, ale no te bajki nie znoszą, fakt, nie, nie znoszą liczb, tak? Więc tutaj, jeżeli chcecie Państwo się zagłębić, ktoś może powiedzieć, no, ale firmy amerykańskie są wypompowane. Porównajcie sobie Państwo wzrost przychodów i zysków firm chińskich, amerykańskich, wielkość przychodów i zysków firm, firm chińskich i firm amerykańskich. No to wtedy będziemy mogli na ten temat dyskutować. Co jest ważne? Usługi. Takiej gospodarce jak gospodarka amerykańska najważniejsze są usługi. Przynajmniej na razie jakiś tam proces delikatny reindustrializacji następuje, ale on jest powolny. Będzie trwał wiele, wiele lat, a tak usługi się rozrastają szybciej. Mają lepszą. A, mają tu lepszą siłę wyższe marże lepszy proces wzrostu łatwiej zacząć biznes usługowy niż przemysłowy, jest mniej cykliczny. Biznes usługowy ma o wiele więcej zalet niż biznes przemysłowy. To też tworzy pewne ryzyka, bo oczywiście też jest większa konkurencja. Mamy PMI. Jak wiadomo, każde wartości powyżej 50 są dobre. Tu mamy wartości dużo powyżej 50 prawie 55, co, co odpowiada prawie 10-letniej średniej się nanieśli yy, średnią za ostatni czas Widzimy, jak widać tutaj, nie możemy tego w tym programie akurat zrobić natomiast pokazuję jak to jak to przebiegało bez tych jednorazowych wydarzeń żeby to trochę wypłaszczyć no fakty są takie że tam średnia to jest można założyć że 57 może <laughs> Więc jesteśmy powyżej wartości, przynajmniej w gospodarce amerykańskiej, powyżej tych wartości oczekiwanych. Natomiast trochę niżej, jeżeli chodzi o taką historyczną średnią, typową model Hossę, to może świadczyć o dwóch scenariuszach, o których już nagrałem materiał. Więc to, jeżeli chodzi o usługi, one są najważniejsze. Słabe usługi w Stanach tworzą długoterminowo o wiele większe problemy niż słaby przemysł. Teraz przemysł. Przemysł jest na wartościach słabych. Jak widać, te wartości są poniżej 50. W przypadku usług te wartości są powyżej 50. Czy one są jakieś tragiczne? No nie. Globalnie przemysł ma się teraz słabo. Dlaczego Bo mamy globalne spowolnienie gospodarcze? Czy ono jest złe dla akcji? Nie. Dla firm, które sobie dobrze radzą w otoczeniu wolnego, zerowego wzrostu gospodarczego, są takie firmy, na przykład wysokiej jakości firmy wzrostowe, duże. Firmy, które mogą korzystać na sytuacji ekonomicznej takiej, jakiej ani innej. Po prostu kapitał tam się koncentruje. To może doprowadzić do euforii. Jest to dla nas pozytywna informacja. Teraz wartość kompozyt. Również wartość powyżej 50, prawie na wartościach 50. To może oznaczać yy, wszystko. Albo to jest początek młodej hossy i za rok albo za dwa, za trzy wrócimy do wartości 55, 56, 50 i tak dalej, powyżej tych 55 średnio. Albo to jest późna faza hossy. Mamy lata 2019. Yy, I starszego byka, który nie był w stanie się do końca yy, dobić w tamtym czasie. Więc nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, dlatego portfel powinien być odpowiednio zdywersyfikowany. Kolejne miary. JP Morgan, yy, JP Morgan Global Composite PMI. Wskaźnik JP Morgana. Zaraz przejdziemy do raportu. Pokazujący globalną sytuację na poziomie usług, na poziomie yy, tutaj przemysłu, no i na poziomie tych łącznych wartości, czyli kompozycji. Fakty są takie, że usługi są globalnie o wiele ważniejsze od przemysłu. O wiele ważniejsze. Jakby słabość usług jest bardziej dotkliwa, bo jej udział Sektora usług jest bardziej istotny w ramach globalnej gospodarki, globalnego wzrostu gospodarczego dla większości państw. Takie są fakty. Takie są czasy po prostu. Eee, więc jeżeli ja widzę, że usługi globalnie to jest 52,8, a przemysł 49, no to realnie dla mnie te wartości 56 na granicy nie są takie złe. Więc ja uważam, że sytuacja globalnie jest lepsza niż wszyscy powszechnie zakładają, tylko właśnie to jest umiejętność interpretacji rzeczywistości. Ja interpretuję to w taki sposób, że rozumiem, że usługi są o wiele ważniejsze w globalnej gospodarce i w państwach rozwiniętych. Mogę to potwierdzić liczbami danymi, i wielkością firm usługowych lub około usługowych, lub udziału przychodów w usługach. Ludzie tego nie rozumieją i widzą przemysł i mówią cholera, no jak przemysł się załamuje, to wszystko się zaraz załami. No nie, no właśnie nie. Macie Państwo raport JP Morgan dotyczący globalnego PMI. Czy JP Morgan jest najlepszym wskaźnikiem? Nie jest. Czy kiedykolwiek cokolwiek przewidywał? Czasami tak, czasami nie. Yy, natomiast fakty są takie, że on trochę... Ich polityka odzorowuje sentyment wśród inwestorów. Zmiana zdania. JP Morgan od początku tego roku mówi, że na pewno się pojawi w Stanach recesja. Ostatnio zmienił zdanie. I analitycy JP Morgan mówią, że w tym roku recesji nie będzie, a jeżeli będzie, to pod koniec tego roku lub na początku następnego. Czyli oni nie wiedzą, no wróżą z kuli. Wróżą z kuli. Kiem Państwu powiedział, że a, y, akcje może wzrosną albo spadną. Ja mam konkretne tezy, które mogę potwierdzić i które mogą się albo sprawdzić, albo nie. Natomiast oni nie mają żadnych tez. Po prostu zmieniają zdanie raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. I zmiana zdania nie jest niczym złym. Tylko jeżeli ktoś jest w stanie uzasadnić tą zmianę, natomiast oni nie są w stanie tego uzasadnić sugerują się sentymentem, oczekiwaniami, to jest oczywiście sentyment wpływa na miękkie dane, bo PMI jako ankiety, jeżeli oczekiwania są na poziomie, że będziemy mieli recesję, to oczywiście inwestycje spadają. I to tworzy się tak zwana samo spełniająca przepowiednia. Ona ma spory wpływ na gospodarkę, nie, nie kluczowy, ale jednak spory. To pokazuje, że sentyment jest częścią, cykl związany z sentymentem jest częścią cyklu ekonomicznego, na poziomie wydatków i wpływa to w, pewien, w pewnym sensie na gospodarkę, ale to działa w dwie strony: jak takie wahadło, jak taka sprężyna, czyli na, spadają wydatki, ale jak jest pozytywna niespodzianka, nie jest tak, że jak wszyscy zakładali, to wzrost jest bardzo silny. Więc odbicie w 2024 a po 2025 roku może być bardzo silne na poziomie y, danych ekonomicznych. Kolejna ciekawostka. Leading Economic Index wielokrotnie przez nas omawiany stracił swoją moc, przynajmniej część składników. Jednym ze składników Leading Economic Index, który ma sugerować, że ma się pojawić recesja, jest ilość pieniądza M3. Wchodzimy w ilość pieniądza M3 różnych państw i teraz zadajemy pytanie: czy kiedykolwiek jakikolwiek wzrost albo spadek pieniądza M3 wskazywał na wzrost, spadek, spowolnienie gospodarcze? Odpowiedź brzmi: nie, nie ma silnej korelacji pomiędzy wzrostem, spadkiem ilością pieniądza M3. A dalszym wzrostem gospodarczym. Czasami ilość pieniędzy spadała, czasami rosła, czasami spadała, czasami rosła. E, więc w różnych gospodarkach różnie to wyglądało, nie ma żadnej korelacji. Czyli to pokazuje, że no, ludzie, z, li, którzy twórcy odpowiedzialni za Leading Economic Index nie zwracają uwagi, na przykład na łączną wartość y, y, kredytów we wszystkich bankach ko komercyjnych. No i fakty są takie, że każda naturalna recesja. Wiele osób mówi, że my już jesteśmy w recesji, tylko to jest ukrywane, bo manipuluje się danymi. Nie ma możliwości pojawienia się recesji przy takim wzroście ilości kredytu. I to też nie jest najlepszy wskaźnik tego. Najlepszy wskaźnik to jest ilość globalnego wzrostu kredytu, ponieważ banki wykorzystują metodę arbitrażu przepływu kapitału pomiędzy Europą a Stanami, pomiędzy innymi rynkami. Więc kapitał grąży globalnie. Oczywiście nie zrobi tego. Pani tam, nie wiem, Mr. Smith, czy tam Mr. Kowalski, który sprzedaje gazety w Nowym Jorku. Natomiast Microsoft to zrobi, JP Morgan to zrobi, Bank of America to zrobi i tak dalej, i tak dalej. Cała masa instytucji średnich i dużych jest w stanie to zrobić. Kolejna rzecz, wyniki firm. Fakty są takie, że wyniki powyżej oczekiwań dla przemysłu technologicznego, informatyczno-technologicznego w 90% są powyżej oczekiwań, jeżeli chodzi o wzrost zysków z największych 500 firm. Druga rzecz, medycyna, wyjątkowo też silna. To jest akurat dla mnie zaskoczenie, ponieważ zakładałem, że medycyna będzie zachowywała się o wiele gorzej i cykle, wyniki medycyny są niezłe, ale cykle wpływają prawie na cały sektor, nie są wyjątki. Tak, że medycyna zachowuje się słabo. Widzicie Państwo, jaki jest ten stosunek? Najgorzej zachowuje się Utilities, czyli standardowo. Real estate, czy też sektor finansowy. Ale te oni wcale nie mają takich złych wyników, bo prawda jest taka, że nawet na poziomie oczekiwań wyniki to są wyniki dobre. Więc najgorsze najgorsze wyniki ma e, utilities firmy użyteczności publicznej to jest 73% wyników na poziomie oczekiwań lub powyżej, natomiast najlepiej technologia i to jest uwaga, 97%. Tylko 3% firm technologicznych wykazało słabość na poziomie zysków. Na poziomie przychodów również jest to nie, nieźle, jest nieźle. I tutaj największym przegranym jest sektor surowcowy, materials, e, sektor utilities i e, telekomunikacja. E, czyli tradycyjnie te, telekomunikacja to jest ciężki biznes. On dywidendowo może być fajny w młodej hoście, albo długoterminowo niektóre wysokiej jakości firmy, e, lub firmy o konkretnych przepływach pieniężnych, natomiast e, firmy związane z o, jak to by powiedzieć tradycyjnym modelem telekomunikacji mają bardzo słabe wyniki. AT&T to jest przykład taki modelowy, tak? Więc wyniki są niezłe, rynek tego nie dostrzega. Co jest dalej? Dane miękkie w Europie. Tutaj oczekiwania są najgorsze, plus cyk polityczny, strach, spadek inwestycji wpływa negatywnie na te dane. Mogę się założyć, i przy, przypomnijcie mi to Państwo, ja też sobie to oczywiście przypomnę, maj 2024. Mogę się założyć, że najpóźniej od maja, czyli już czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2024, będziemy mieli o, bardzo silne PMI maje w Europie. Czy to euro y, dla całej strefy euro to mamy przemysł bardzo słaby. To samo tyczy się usług, które są na lepszym poziomie, prawie na poziomie 50, czyli z niski zerowy wzrost gospodarczy, największe bloki mają trochę gorzej, czyli są mniej wypłaszczone Francja, Niemcy, co jest istotne. Dane miękkie takie jak PMI, -e, w okresie. Y, Negatywnych y, wydarzeń politycznych, jak okres przedwyborczy, cykle polityczne, y, przez to, że to są dane miękkie, czyli nie odnoszą się w 100% do liczb, w tym sensie, że nastroje menadżerów mogą na to wpłynąć. Y, cykl związany z sentymentem wpływa również negatywnie na ten odbiór. Skąd my to wiemy? Widzicie Państwo, to są wartości poniżej 50, natomiast jak y, zobaczymy, jakie Państwa mają tutaj niezłe te wyniki, to. Mamy tutaj Eurobankruta, Grecję, Rosję, która ma inne kryzysy, Norwegię, Irlandię standardowo silnie, no i wszystko inne poniżej 50 dla przemysłu. Dla usług z dużych gospodarek, gospodarki, które mają usługi, czyli gdzie to ma znaczenie, bo Rosja, Indie, tam jest mało usług. Tam tylko nieźle mamy, nieźle rozwinięte w Indiach przemysł technologiczny. Ale dwie, trzy firmy tam poza tym nic nie ma, więc one na tym zyskują. Natomiast tak, w Rosji zero technologii, Sri Lanka, nie mamy o czym gadać, Irlandia trochę tego jest, więc to jest pozytywna informacja, i Japonia, duży plus. Więc Japonia dzisiaj sobie nieźle radzi. No i oczywiście Stany. Japonia i Szwajcaria sobie nieźle radzą na tle, Chiny też, ale Chiny mają negatywne ustawodawstwo, wpływ tego negatywnego ustawodawstwa. Więc sektory mieszane lub sektory usługowe w Japonii, wielokrotnie wymieniają tego typu firmy, ale nawet naj, naj, najprostsze, najgłupsze sony, za małą, za małą część portfela jako element dywersyfikacji to nie jest taki głupi pomysł. To oczywiście nie jest porada inwestycyjna. Kolejna rzecz, yy, którą chciałem Państwu pokazać, to jest wzrost gospodarczy. Fakty są takie, że my widzimy we Francji pmi tragiczne, natomiast wzrost na poziomie jednego nie jest tak źle. Yy, Euroarena 0,5, słabo, to prawda, no ale... Jest to pozytywny wzrost, a nie recesja. Japonia 1,6. Państwo, które kiedyś miało zerowy wzrost gospodarczy, 1,6. Nie jest to wysoko, ale nieźle. Australia 2, Hiszpania 2, Stany 2,6. Ktoś może powiedzieć, ale Chiny 6. Ale przypominam, na część składową PKB wchodzą wydatki rządowe. Żeby Chiny się rozwijały, to one potrzebują powyżej 5-5,5 wzrostu gospodarczego, czyli realnie mają gdzieś tam na poziomie 1%. W przypadku Stanów, żeby wyjść na zero, one potrzebują jeden, więc w rzeczywistości Stany dzisiaj rozwijają się mniej więcej tak szybko jak Chiny. Więc eee, żeby tutaj być jakby realistą, eee, to nie jest tak, że Stany się rozwijają o wiele szybciej, czy Chiny dzisiaj rozwijają się o wiele szybciej. Zależy też od przemysłu, technologicznie Stany jakby królują na świecie, to nie ma na wielu, wielu przemysłach. Ale tak łącznie, a poza tym to jest inna skala, na jakie jest PKB per capita w Stanach, a jakie w Chinach, jakie zarobki, jakie majątki. W ogóle nie o czym mówić. Natomiast fakty są takie, że te wzrosty gospodarcze w stałej strefie euro są raczej pozytywne. Mamy wyjątki, oczywiście Holandię, Niemcy, negatywny wzrost gospodarczy. To jest oczywiście wpływ cyklu ekonomicznego, przedimpasowego oraz zewnętrznych i wewnętrznych problemów energetycznych w Niemczech. To powinno już w znacznej mierze wygasnąć po maju 2024, ale rynek wycenia przyszłość, i może być tak, że dzisiaj wcale nie jest taki głupi pomysł, żeby tworzyć tą ekspozycję na Europie. Moim, moim zdaniem, przynajmniej. Więc dzisiaj omówiliśmy dane miękkie. Konkluzja jest następująca: oczekiwania są złe, wyniki firm są dobre. Wzrost gospodarczy jest słaby, ale pozytywny w dużej mierze, nie negatywny. Dla wielu bloków znacznie powyżej oczekiwań. Nie mamy globalnej recesji, która była powszechnie zapowiadana. Dane miękkie ekonomiczne są manipulowane przez negatywny sentyment, ponieważ oczekiwania zarządów, analityków, menadżerów również wytyczają recesję. Wyniki firm tego nie potwierdzają, czyli strach przed fałszywym czynnikiem jest zawsze byczy. Czyli dzisiaj, dzisiaj posiadanie akcji wydaje się być rozsądnym podejściem z punktu widzenia tylko i wyłącznie z tej jednej prostej analizy którą my przeprowadziliśmy i która nie była tak dokładna, bo żeby to dokładnie przeanalizować, to oczywiście coś się przedstawia w raporty i to można robić, i niektórzy powinni chociaż raz taki raport przeczytać. Natomiast fakty są takie, że należy zwracać uwagę, czy my obserwując, że powszechnie nagłówki mówią, ilość pieniądzem w wielu gospodarkach spada, to doprowadzi do recesji, ponieważ Linux Economic Index posiada ten wskaźnik. My wiemy, że to jest nieprawda. Ale media tworzą tą narrację, tworzą negatywną niespodziankę. Nie negatywną niespodziankę, tylko tworzą fałszywą informację, która, jak się okaże fałszywa, stworzy większą yy, pozytywną niespodziankę. Ale to jest taki dodatkowy element. Więc sytuacja jest dobra dla firm, które nie potrzebują dynamicznego globalnie wzrostu gospodarczego. Jak będzie dalej, zobaczymy. W tym roku nie oczekuję silnego wzrostu gospodarczego dla większości gospodarek. To by było na tyle, zachęcam do zadawania pytań i do śledzenia innych materiałów. Pozdrawiam.